Hej, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro. Naszego robota chyba szlak trafił. Włączył mu się tryb Over Mode. Nie wiem, co mu się stało, czy miałknąłem przypadkowo i to mu się stało. Po prostu go pojebało, no ewidentnie. Oho, oho, idzie. Pojebaniec. Chory robot. Na łeb. Pojebało mu się troszeczkę zdeczka. Nawet chyba nie zdeczka, a mocno. Dobra, szukamy naszego robocika B12. Gdzie ty, robociku, nasz jesteś? Zyki są okropieństwa. Mazurki wcale nie były najgorsze. Widać, te roboty są jeszcze gorsze. Dobra, idź sobie. Kurde, on tyłem zapierdziela. Co tu się dzieje? Co to za bugi? Śleże. Nie! Nie ma. Kartonu nie umiesz otwierać. Nie umiesz. Nie umiesz. Co ja patrzę przy okazji, czy tu nic nie ma. Dobra, leć. On naprawił się chyba. Tak, naprawił się. Panie. Jak my tu mamy przejść? Op. Jak my tu mamy przejść, tego nie wiem. Tu byliśmy, czy nie byliśmy? No ej. On tu pilnuje? Price? Myślałem, że to też grzmotnie. Na szczęście nie. Jest Clementine. My cię nie rozumiemy. Tam są klucze, dobra, to rozumiemy. A robocik? Gdzie jest nasz robocik B12? Nie mówcie, że mu krzywdy zrobili. Skurczysyny. Takie kraty nas nie zatrzymają. Cały czas 11 listopada. Października, Boże. Nie listopada. Chodziło mi o październik. Op. Co ją zrobili z naszym dronem? Jak on fajnie w pyszku to nosi. Jak on fajnie to w pyszczku nosi. No nie szukam, na razie znajdziek, bo nie mamy naszego drona. Kicia idzie. Proszę. Ja też tak umiem gadać. Masz jakieś znajdźki? Toaleta czysta. Kible nie obsra... nie, owaliłaś. No, już? Po cichutku, bez pośpiechu. No weź troszeczkę ogłady! Gdzie jest nasz B12? Idziesz? Czy nie idziesz? Nikogo nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. O. Szukamy robocika. Oho. Jest robocik. Kicie się przywiązała do tego B12.
Dawaj, dawaj. Ja bez robocika nie idę. Bez robocika się to nie uda. Na pewno. O. Stealth mode. O. Leci. Dobra, idę. Coveruj mnie. Coveruj mnie. Ja go wyciągnę, spokojnie. Jezu, myślę, że to jest sierp i młot. O kurde. O kurde. Podobno jednak da się złapać czwartego energetyka w slumsach, więc na pewno jeszcze będę wracał się po to wszystko, co tam było, więc jeszcze na pewno jakiś bonusowy odcinek z tego znajdziecie. Będziemy wartować te slumsy. To przyjdzie? Chyba nie. Op. Jesteś, robociku, jesteś. Jak ja tu się mogę skryć? Rozumiem, że... musimy to wyminąć. No. Tu nic nie ma, nie ma. Mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo krótką chwilę. Sprintel cell. Nie. Nie. Jeszcze. Nie. Fuck me. Dobra. Nie ma nikogo. Zaraz na ciebie wyślę zurki. Kurde, a miało być tak pięknie. Oho, oho, oho. Widzę, że teraz są poddenerwowani troszeczkę. Tak łatwo nie będzie. Tak łatwo chyba już nie będzie. Odwróć się. One już wiedzą. Wiedzą, że coś się dzieje. Hop! Powodzenia! Powodzenia, panowie! Jak będziecie teraz mnie obserwować? Pozdrowienia do więzienia! Głuptaki! No. Dobra, mamy cię. To teraz jak stąd wyjść? To jest pytanie. Jak stąd wyjść? Rozumiem, że tak samo jak wyszliśmy. Na przykład. Hop. Dobra, tędy. Chodź teraz, przyjacielu. Tamtąd. O, właśnie. Pokaż, że tu jesteś. Wow! Wow! To krzesło mnie ratuje. No, przejdź sobie teraz tam.
Dobra. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Żyjemy. O, B12. Wydawało mi się, że znów jestem uwięziony w systemie komputera w moim laboratorium, że jestem całkiem sam. Ale ty po mnie wróciłeś. Nie mogę w to uwierzyć. Jesteś dobrym przyjacielem. O, jakie słodkie. Tak się cieszę, że znów jesteśmy wszyscy razem. Wciąż jednak nie jesteśmy bezpieczni. Musimy się stąd wydostać. Czy możesz otworzyć tamte drzwi? Pewnie. B12 hacker. Dobra, teraz szukamy. Szukamy znajdziek. Ile nam zostało? Wspomnienia. Nareszcie oto bateria atomowa, ale to nie. Aż bije od niej moc, nieprawdaż? Jedno wspomnienie. Dokładnie dwa. Jedno wspomnienie B12, takie główne. I jedno normalne. Znajdźkowate. Tak się wystraszyła. Patrz na ten sufit, bo nie chcę nic pominąć. Nie chcę nic pominąć. No co się stało? Oszty wandalu. No? No co, weźmiesz mnie do góry? Kiss me? Dobra. Jedna znajdźka tu jest. Ale raczej nie tutaj. Dobra. Idziemy dalej. Wartownicy znów blokują przejście. Od razu mnie zauważą. Może udałoby ci się zwabić ich do tych cel i zamknąć ich tam? Postaramy się. Jakie cele? Czym ty jesteś? Widzisz tam tego gościa na ziemi? Został aresztowany. Nie chcę stracić pamięci, tak bardzo się boję. Pablo. O co on? Tutejsze centrum rekonwalescencji bardzo mi pomogło. Mój umysł jest znów jasny i klarowny. Jestem teraz zdrowym obywatelem. Oj, to jest przykre. To jest przykre, bo wiecie co, tak naprawdę... Przyszłość kiedyś może tak wyglądać. Chodź, kolego, chodź. Tyk. Zamknięty. To było easy. Tam jeszcze jeden jest. Jest! Wspomnienie! Jest wspomnienie! Jest! Idę! Ostatnie. Biedaczysko. Zdaje się, że wartownicy nie tolerują sprzeciwu. Tego się obawiałem. Całkowicie go wymazali. Koniec z emocjami. Koniec samoświadomości. Koniec wspomnień. Błagam, nie dajmy się złapać. 100% wspomnień. 100% wspomnień. Pięknie. Widzę, że kolego, też tu idziesz. I co, Kitku nie taki zły? Kitku nie taki zły. Udało ci się uwięzić wartowników. To zdumiewające. Tak bardzo ci dziękuję. No problem, ziom. Zaraz kolejnego jeszcze walniemy. Chodźcie, gnoje. Chodźcie, cwaniaczki. Tam jest zamknięte. Już nie. Rozumiem.
Trzeba tego gałgana, nawet dwóch gałganów. A jak my to zrobimy? Zamknęli mnie w więzieniu tylko dlatego, że chciałem podkręcić mój procesor. O nie, za OC już tak karają? Chodźcie. A, miau, 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 kici, kici. Chodźcie. No, to może być cięższe. Kurde. Gdzie on jest? Głupi czy ułomny? Nie, 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 nie. Nie! Wyskoczył jeden. Nie, nie. O, 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 o. Nie ma mnie tu. No to teraz wracę tutaj, tak? Ja. No nie, 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 nie. Patrz, tu masz jeszcze innych. Nie! No! Kurde, jakie te roboty są szybkie. Trzecia śmierć. Za 9 jest achievement. Trochę to głupkowate. Trochę to głupkowate. Oh shit, here we go again. Teraz nie wiem, czy tam jest jeszcze jeden, czy go już nie ma. Nie, on tu nie wleciał jednak. No tylko jeden jest? Czy dwa są? Dwa są, dobra. Dało się? Gałgany. Teraz się za pierwszym razem udało. Ja nie wiem, jakiś pecha miałem. Oj, nie możecie mi nic zrobić. Takie biedactwo. Dobra, może mogą? Może mogą. Może mogą. Świetna robota z tym wartownikiem. Musimy walczyć z systemem. Capone. Wszyscy mogą teraz wyjść. Ahahaha, ale to było zabawne. Wiem. Co, pójdą się śmieć z wartowników? No ja jest, co robicie? Wartownicy zasłużyli sobie na to. Niech wiedzą, jak to jest być w areszcie. Clementine, gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie jest Clementine. Ona sobie już poszła? Naprawdę sobie poszła? A tu już jesteś. A ty, gałganiaro. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj.
Ostrożnie, to jeszcze nie koniec. Otworzysz to w końcu, czy nie? No ja nie wiem, ile można. I nie doczekamy chyba, aż ta Clementine to zrobi. No. Po co się łapiesz za coś, czego nie potrafisz? Drzwi. To jedyna droga wyjścia z tego aresztu. Możemy chyba otworzyć je w tamtym pomieszczeniu kontrolnym. Musimy jednak znaleźć jakiś sposób, aby dostać się do tego pomieszczenia kontrolnego. Rozejrzyjmy się. Jakieś kwiatuszki. O! Drapu. Ale chyba nie podrapałem nic, kurczę, w fabryce. Tak mi się wydaje. Niedobrze. Niedobrze, bo achievementa nie złapiemy z tego. Clementine, może jakaś pomoc? Na przykład? Coś? Nic? Zero? Nul? Co tutaj jest? Klucze. Mamy szczęście, zostawili klucze w zamku. Skocz na tym ciężarówki. Chyba dasz radę przeskoczyć przez płot i dostać się na zamknięty teren. To jest ciężarówka? Już. Clementine, nie chcę ci nic mówić, ale mogliśmy zrobić to samo co wcześniej. Mogłoby ci na głowę wskoczyć i nie byłoby tak głośno. Trochę takie oszukane. Coś B12 umilkło. Coś nam B12 umilkło. No nie wiem, czy my się nie zbliżamy do końca gry już w tej chwili. Alarm! Biegnę! No nie! Nie! No Clementine, ty świnio! Clementine, ty świniaku! Uciekłaby bez nas, co za menda. Czy ten kot się trzyma? No właśnie, chyba już się nie trzyma. O, trzyma się jednak. Czemu ty nie wyszłeś z nami? Z wartownikami na karku na pewno nie damy rady. Mogę na chwilę odwrócić ich uwagę, ale reszta zależy od ciebie. Manifest nieznajomych brzmi: musimy dostać się na zewnątrz za wszelką cenę. To ja go napisałam. Jesteś teraz jednym z nas. To nie tak, że każdy musi dostać się na zewnątrz, ale ktoś z nas musi. Klucz do metra. Ruszaj już. Zachowam cię w ramie, mały nieznajomy. Ale ram się kasuje po każdym restarcie. Niedobrze. To dlatego tutaj było to wszystko. No i tego małego robocika też nie ma. Czy małego. Tego skulonego tutaj siedział. Było tutaj. No czyli chyba naprawdę się zbliżamy do końca gry. Bateria atomowa. Musimy wrócić teraz na sam początek. Na samiusieńki początek tej lokacji.
Nie to, żeby coś, ale moglibyśmy na przykład, nie wiem, teraz pójść po Baltzara, znaczy Baltazar, Baltzar, nie wiem jak on to miał, nie pamiętam już. Użyj przedmiot. Bateria atomowa. Neko Corporation. Oho. Lecimy. Może będziemy mieć swoich kocich przyjaciół. On się już nie może doczekać, że ona, to jest kotka, pamiętajcie, że to jest kotka. Jest git? Tu jest git. Hop. Lecimy. Następny przystanek, wolność. Pomieszczenie kontrolne. Czemu nie możemy zobaczyć niektórych rzeczy? Czemu nie możemy wejść na nic? Automatyczne metro. Tu już możemy. Normalnie świństwo. O, tu jest jakiś robot. Witaj, jak mogę ci pomóc? Pomocnik 477. Czy uda nam się dojść na zewnątrz? Co tu się dzieje? To jest jak czysto. Wallet City 99. Witaj mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. Pomocnik 062. Ten obszar jest obecnie malowany. Uważaj na świeżą farbę. Miłego dnia. Pomocnik 211. City sealed. Miasto jest zapieczętowane. Witaj mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. Te drzwi prowadzące na powierzchnię są obecnie zamknięte z racji aktywacji procedury blokady. W przypadku pytań lub wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. Miłego dnia. Witaj, jak mogę ci pomóc? Nie możesz mi pomóc, bo nie jesteś inżynierem. Witaj. Miasto zostało zamknięte dla twojego bezpieczeństwa. W przypadku pytań lub wątpliwości, bla 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 bla. Wow. Czyli jednak to jest wielki schron. Jeden wielki schron. Co jest najlepsze, teoretycznie. Witaj, moje bieżące zadanie to wyczyścić okno. W przypadku pytań, bla bla bla. Teoretycznie, moi drodzy, jakby nie patrzeć, jakoś się do tego miasta dostaliśmy, czyli jest nieszczelne. To miasto jest nieszczelne. I tak naprawdę pierwszymi osobami, jakie spotkaliśmy, to były właśnie osoby w slumsach. No, oprócz robocika, to wiadomo. Dostęp do pomieszczenia kontrolnego broni jakiś protokół bezpieczeństwa. Tylko ludzie mają tu wstęp. Komunikat twierdzi, że nie można uznać mnie za człowieka. Hej, to obraźliwe te protokole. Może jeśli będziemy współpracować, zdołamy otworzyć przejście. Ale co mam tu zrobić? Hmm.
Nie rozumiem, co ja mam tu zrobić. Dobra, chodź. To jeszcze chyba nie to. Włącz, wyłącz. Aaa! Chodź. Chodź, przyjacielu. Dobra. Podrapiemy troszkę. Terytorium, odblokowane osiągnięcie, czyli jednak zrobiłem? Podrap coś w każdym rozdziale. Tak, udało się, jednak zrobiłem. Haha, udało się zrobić tego achievementa. To pomieszczenie kontrolne zarządzające całym miastem. Tu zapadły wszystkie decyzje, a teraz jest to pusto. Pamiętam wciąż, jak bardzo ich nienawidziłem. Mieli wszystko. Czystą przestrzeń, nieograniczoną władzę, wolność poruszania się. I co im to dało? Zaraza. Teraz sobie przypominam. Wszyscy umierali, oni myśleli, że są ponadto. Nie zrobili nic, aby nam pomóc. Widziałem, jak moja rodzina umiera. Czułem się bezsilny. Nie mogłem zrobić nic, aby ich ocalić. Wciąż jednak mogę pomóc tobie. Wciąż możemy wyjść na zewnątrz. Razem. Będę strażnikiem pamięci ludzkości i tych, których kochałem. Trochę błędy w tłumaczeniu są jeszcze. Przypominam sobie, odblokowano osiągnięcie 100% wszystkich zapisków. Teraz pamiętam już wszystko. Czuję się znakomicie. Tak bardzo ci dziękuję. Proszę, mam dla ciebie mały upominek. Wow, jesteśmy neonowym kotem. Woohoo! Nie wyrabiamy się na zakrętach. Ale chyba nie zdobyliśmy wszystkich odznak. Chyba niestety nie. Będę musiał się jeszcze cofać. Kurczę. Powinienem kończyć odcinek, ale wydaje mi się, że to jest już koniec gry. I tego, cóż, ten odcinek będzie dłuższy. Oto Yon, główny komputer. Z zapisów systemowych wynika, że od lat nikogo tu nie było. Całe miasto jest od dawna zablokowane. Jeśli dezaktywujemy cykl, powinniśmy być w stanie wyjść. Musimy aktywować pozostałe systemy. Te komputery skrywają dane, których potrzebujemy. Musimy je włączyć. Zajmij się tym, a ja poszukam w międzyczasie haseł z zaszyfrowanych kluczy, aby dostać się do systemu. Jak to wygląda? Czyli jednak to jeszcze nie koniec. Aha! W ten sposób. Rozumiem, rozumiem. W ten sposób musimy to włączać. Jak prawdziwy kot. Jak prawdziwy kot. Udało się. Dobra robota, przyjacielu. Mam! Wiem, jak odblokować miasto. Coś tu się nie zgadza. Czekaj, może jest jakaś inna droga? Roof Control Station. System is locked. Proszę, oto stacja robocza służąca do odblokowania miasta. Mamy jednak kilka warstw zabezpieczeń, które uniemożliwiają nam działanie. Teraz musimy zrobić to, co potrafimy najlepiej. Ja skakuję maszyny, a ty narób trochę szkód. W jaki sposób? W jaki sposób mam szkód narobić? Tyczki?
O, wypadło. A czy kitku to nie walnie prąd? Chyba nie. Hakuj. Ej. System jest bardziej wymagający niż sądziłem. Intrusion alert. O nie, nie możemy się zatrzymać. Coś tu jest? Tu chyba nic nie było. No coś tu chyba jeszcze jest. Czy nie? Jak mi zabijecie kitku, to się zirytuje. O, tu coś jest. Drap. Akuj. Czyli wszystkie te żółte miejsca są do hakowania. O nie. Ach, nie martw się, mogę podawać baterię, gdy uzyskamy dostęp do tej stacji roboczej. Nie, coś mi się wydaje, że to źle wyjdzie. Kurde. Nie podoba mi się to. Coś się stanie. Coś złego się stanie, on się dymi. On się za bardzo dymi. No nie! Myślę, że już po mnie. W porządku, nic mi nie będzie. Przenieśmy do stacji roboczej. Wyłączymy ten alarm. No nie. Kurde, dlaczego? Dlaczego ta gra musi być taka wredna? Czemu? Udało się. Jesteśmy bezpieczni. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Wiedziałem, że moc potrzebna do włączenia centralnego systemu kontroli miasta będzie ogromna. To więcej niż mógłbym znieść. Ale z włączonymi zabezpieczeniami mogę przejąć kontrolę nad systemem i odblokować miasto. To może zniszczyć moje oprogramowanie. Ale dokonałem wyboru, gdy podłączyłem się do pierwszego komputera. I pogodziłem wtedy się z możliwymi konsekwencjami. Przykro mi, że nie zobaczymy razem, jak jest na zewnątrz. Myślałem, że muszę nieść brzemię wspomnień ludzkości, że muszę trzymać się kurczowo przeszłości. Towarzysze, widzę jednak przyszłość i w tobie. Pozwól, że to od ciebie wezmę. Byłeś moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję.
Kurde, dlaczego ci twórcy muszą być tacy wredni? Wszyscy, jak jeden mąż. Jeszcze jak Kitku zabijecie, to was normalnie roztrzaskam. Kurde. Naprawdę, to jest najbardziej chamskie zagranie. Czy może nie najbardziej, jeszcze może być bardziej chamskie, ale mam nadzieję, że się tego nie doczekamy. Naprawdę, mam nadzieję, że się nie doczekamy. Dobra, Kitku. Ty jesteś wolny, ale B12. Niestety już nie. Niestety już nie. Robociki w końcu. Jakie to było wielkie. Jakie to jest wielkie. Przecież tak naprawdę to wszystko, co się działo w środku. Może niekoniecznie to zaraza, która tam była. To wszystko było spowodowane przez Zurki i przez Neko Corporation. Serio, aż mi się łezka wokół zakręciła. Przejrzyj na oczy, odblokowano osiągnięcie. Co ja mogę wam powiedzieć o Stray? Co ja mogę powiedzieć, żeby oddać tak naprawdę całość tej gry? Stray nie jest grą wybitną. Jest grą dobrą. Dobrą na tyle, że człowiek jest w stanie wejść w imersję kociaka, przyjaciela. Wydaje mi się, że tak. I powiem wam szczerze, że przy naprawdę niektórych tych sekwencjach łezka wokół mi się zakręciła. Może dlatego, że sam uwielbiam koty i traktuję właśnie je jako przyjaciele. A może dlatego, że ta historia jest nawet dobrze napisana. Widzę, że zakończenie ogólnie daje nam w sumie możliwość interpretacji, że to jednak nie był koniec B12. Że to wszystko, co nas spotkało, jednak, że to, co ten ogólnie B12 jest w tym systemie. Że tak naprawdę on się przeniósł z tego całego robocika. Zresztą zauważmy, że po otwarciu bram wszystkie te drony, które tam nas ścigały i tak dalej, wszystkie upadły. Tak jakby zostały wyłączone przez kogoś. Myślę, że jest jakiś zalążek na kontynuację. Bardzo przypomina mi to Portal. Właśnie z całym tym, motywem dronów, tego robota głównego sterującego. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe. Rix, Eevee, Rip, ojej.
Dogs, Bob, Salsa, Nova, Barney. Więc tak, myślę, że jest naprawdę bardzo spora szansa na kontynuację, bo gra jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Pomimo tych bugów w rozdziale z Dokiem i tak dalej, grało mi się bardzo dobrze. Historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Człowiek jest zainteresowany, co się dalej stanie, jak się stanie, jakie wspomnienia będą ogólnie naszego B12, czy coś się odkryje, co się stało z ludźmi. I tak naprawdę znów dowiadujemy się, że chciwość ludzka znów zawładnęła naszymi pierwotnymi instynktami, przez co znów doprowadziło nas to do zguby. Przynajmniej ja to tak odbieram. Ale może, jeżeli nie w ludziach, to roboty jako ludzie tak naprawdę, bo mi się wydaje, że tak naprawdę wszyscy ludzie tutaj, czy wszystkie roboty, to tak naprawdę ludzie, którzy zostali przetransferowani jednak do tych robotów. Tak samo właśnie jak nasz B12. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Tak czy inaczej, moi drodzy, mamy 100% wszystkich znajdziek. Znaczy, w slumsach w sumie jeszcze nie mamy, tylko tych naszych... tylko naszych nut. Resztę mamy zrobioną. Nie wiem, czy będzie mi się chciało robić te achievementy wszystkie i tak dalej, ale no... Jak widzicie, naprawdę 6,5 godziny gry z naprawdę takim lightowym gameplayem. Czy to jest krótko? Bo widziałem, że ogólnie ludzie narzekali, że jest to bardzo krótka gra. Wydaje mi się, że jak za tą cenę, być może jest to troszeczkę za krótko. Aczkolwiek, no, wiadomo, że gdybyście sami poszli na przykład do kina właśnie na tak długi film, gdzie siedzielibyście 6,5 godziny, myślę, że bilet byłby również drogi. Dlatego bardziej chciałbym, żebyście próbowali odebrać tą grę na zasadzie filmu. Interaktywnego filmu, który staracie się sami przeanalizować i sami dowiedzieć się, co tak naprawdę w tym mieście się stało. Tak czy inaczej, ja bardzo grę polecam. Polecam również czekać na jakieś obniżki gry, w sensie cenowe. Ale tak czy inaczej, naprawdę polecam z całego serca jako kociarz. I mam nadzieję, że niedługo jednak, znaczy może niedługo, za kilka lat doczekamy się jednak Stray 2. Zobaczymy, miejmy nadzieję. Tak czy inaczej, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my wracamy do naszych standardowych serii. Trzymajcie się. Hej, hej!